Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ustawiania pluginów. Jest to plugin, który wybraliście na Discordzie. Możecie zobaczyć teraz na ekran, jak dużo osób ten plugin tutaj zagłosowało, aby właśnie ten pojawił się w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w tym momencie, komentarz jakiś, bo mnie to bardzo motywuje i mam nadzieję, że te filmy będą pojawiać się coraz częściej. Teraz już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Dla przypomnienia, czym ten plugin, słuchajcie, jest. Jest to plugin, który dodaje zrzuty na serwer. Czyli dokładniej po prostu w losowych miejscach na mapie pojawia się na przykład skrzynka z jakimiś nagrodami i tutaj generalnie macie możliwość właśnie, to znaczy macie możliwości, które ten plugin oferuje, z którymi pluginami współpracuje i dzięki którym pluginom można na przykład dodatkowe rzeczy ustawiać, czyli waluta, placeholdery, czyli wszelkiego rodzaju zmienne, regiony, tutaj właśnie plugin na przykład na Grief Prevention, Protection, hologramy, no i tutaj macie całą instalację, jak to wygląda, ale ja teraz przejdę i wam to wszystko po kolei zaprezentuję. W pierwszej kolejności oczywiście musimy nasz plugin wrzucić do naszego folderu z pluginami i oczywiście odpalić serwer. Pamiętajcie, że nie robi się reloadu w momencie, kiedy wgrywacie nowe pluginy, bo mogą być różne problemy. Jak widzicie, wygenerował nam się tutaj folder Ultimate Airdrops. Sobie wejdziemy do środka i zobaczymy, co się w nim znajduje. Mamy tutaj cztery pliki: Airdrops EML, Config, Database i Message. Okej, jeśli chodzi o Messages plik, to tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć. Oczywiście tu są wszelkiego rodzaju wiadomości, które możecie sobie według własnych upodobań zmienić, spolszyć, żeby to wyglądało ładniej, żeby ten plugin po prostu się fajnie prezentował. Jeżeli chodzi o database, to w tym miejscu macie zapisywany czas, co jaki dany drop ma wystąpić. Jeżeli chodzi o sam config ML, w tym miejscu ten plugin jest jeszcze, można powiedzieć, że w fazie beta i cały czas dodawane są tu rzeczy, ponieważ jest dość nowy. Jeżeli sobie wejdziemy i sprawdzimy to na stronie, tutaj możecie ustawić, jaki ma być laser, czyli po prostu to, co się wydobywa z tej skrzynki, co ma świecić. Tu jak widzimy, spadanie tego bloku jest jeszcze nie zaimplementowane, jeżeli dobrze to odmieniłam to słowo. I czy ma tworzyć hologramy, to można ustawić. Na razie spadania bloku nie ma. Kolejną rzeczą jest to, że możecie sobie ustawić czas w tikach, co ile ma taki drop się pojawiać. Jeżeli chodzi o czas w tikach, to oczywiście 20 tików to jest 1 sekunda, więc możecie sobie to przeliczyć, jeżeli chcecie, no po prostu co ile taki drop ma się spełnić. Za chwilę zresztą wszystko w praktyce wam pokażę. Można tutaj ustawić czas opóźnienia, czyli w momencie, kiedy jakaś skrzynka się pojawi na mapie, za ile tak jakby tego czasu tą skrzynkę będzie można otworzyć. Za chwilę wam to wszystko właśnie zaprezentuję. Tutaj można też ustawić właśnie czas, jaki ma być w tikach też, jeżeli chodzi o czas trwania tego laseru, z jakiej odległości ma być widziany ten laser i ile graczy musi być minimum, aby taki w ogóle zrzut się gdzieś zrespił. Tutaj mamy oczywiście ustawienie kordów, czyli na początku ustawiamy nazwę świata, maksymalne kordy XZ, minimalne kordy XZ, jeżeli macie ograniczoną mapę, to żeby nie okazało się, że coś pojawi się za borderem, warto to po prostu tutaj zmniejszyć, nawet do 1000 czy tam 2000, no zależy jaką mapę macie, ile na ile, to jest oczywiście tutaj na F3, że tak powiem, no można sobie zobaczyć te maksymalne, minimalne kordy. No i generalnie co? Tu mamy maksymalną randomową lokację i tutaj mamy coś, co jest jeszcze w fazie beta, czyli żeby sprawdzało załadowany, żeby to się pojawiało tylko na załadowanych czankach, więc to też jeszcze w tym momencie nie jest dostępne, no ale jak widać, ten plugin myślę, że będzie rozbudowany i na pewno to za niedługo się pojawi. Tutaj niżej mamy możliwość od jakby takiej ochrony tego airdropu. Można ustawić, jakie regiony są na whiteliście, czyli po prostu w jakich regionach ma w ogóle nie respić tych skrzynek. Czyli na przykład, jeżeli nie chcecie, żeby taka skrzynka się na spawnie pojawiła, to po prostu wpisujecie tutaj spawn, jeżeli nazwę regionu spawn też macie właśnie w ten sposób ustawioną. Jeżeli chodzi o config, to jest w tym momencie, słuchajcie, tyle. I tutaj mam jeszcze plik airdrops, w którym pojawiają się wszystkie skrzynki, które stworzymy. Za chwilę wam pokażę, że one właśnie się w tym miejscu pojawią i trzeba je nazwać sobie i tak dalej, więc teraz przejdźmy już do praktyki. Okej, ustawmy sobie teraz ten zrzut, bo ponieważ w tym momencie on jest ustawiony co godzinę, ustawmy sobie ten zrzut co 5 minut, zmniejszymy sobie również właśnie tutaj jakby moment, w którym ta skrzynia bodajże znika i teraz sobie jeszcze zmniejszymy czas trwania laseru, możemy na 2000 tików, pamiętajcie, że to podajemy w tikach i sobie teraz wejdziemy na serwer
i zobaczymy, poczekam oczywiście 5 minut i zobaczymy, jak to się tutaj ładnie pojawi. Zanim jednak sobie sprawdzimy, jak to dokładnie działa, słuchajcie, musicie sobie ustawić skrzynki i itemy w nich, które chcecie, żeby się respiły, ponieważ to nie losuje całkowicie losowo itemów z nie wiadomo kąd, tylko losuje ze skrzynek, które ustawicie. Czyli w momencie, kiedy na przykład chcecie sobie zrobić jakąś skrzynkę, która, no nie wiem, ma tam jakiś klucz, ponieważ możecie dodawać wszelkiego rodzaju przedmioty, które chcecie. Na przykład pierwsza skrzynka, która może się pojawić co 5 minut, to jest z koksem i na przykład z kluczem. Druga skrzynka na przykład zawiera, nie wiem, samą trawę, a trzecia skrzynka na przykład zawiera, dajmy na to, diamentowy miecz, tak? To jest tylko przykład. Teraz musimy sobie wpisać komendę airdrops create, nazwę tej skrzynki, czyli możemy na przykład napisać skrzynia 1 i szansa, która ma być, że akurat ta skrzynka się pojawi. Jeżeli chcemy na przykład, żeby najczęściej właśnie to jakby była największa szansa na tą skrzynkę, ustawiamy sobie na przykład 50% szans, później tworzymy kolejną skrzynkę, też na nią najeżdżając, tworzymy na przykład, nazywamy ją skrzynia 2 i wybieramy 25% szans i tutaj trzecia skrzynka z mieczem, wybieramy, wpisujemy nazwę skrzynia 3 i wybieramy też 25% właśnie szans. I w tym momencie, kiedy sobie ten plik przeładowujemy, ja sobie wam już tutaj to pokażę, jeżeli sobie to przeładujemy, to zobaczycie, że nam się tutaj te skrzynki wytworzyły, te itemy z tych skrzynek są właśnie w tym miejscu zapisane i teraz po 5 minutach powinien pojawić się zrzut na losowych kordach właśnie z którąś z tych skrzynek, więc ja sobie zaczekam w tym momencie 5 minutek i za chwilę się widzimy. Okej, uwaga, uwaga, słuchajcie, pojawiła się skrzynka, pojawiły się tutaj kordy, więc tepamy się na te kordy, mam nadzieję, że TP POS 199-99-103. Uwaga, ona powinna tu być. O, jest, dobra, jest skrzynka. Więc słuchajcie, otwieramy ją. Jak widzicie, pojawiły się te przedmioty, które właśnie tutaj ustawiliśmy we wcześniejszej skrzynce. Więc superancko, że to wszystko ładnie śmiga. Zapomniałam tutaj na samym początku powiedzieć o jednej ważnej kwestii. Jeżeli chcecie, aby te hologramy się wyświetlały nad tą skrzynką, czyli czas, za jaki na przykład ile ta skrzynka jeszcze będzie do otwarcia i tak dalej, to musicie oczywiście pobrać plugin na hologramy, ponieważ ja o tym zapomniałam. I jeżeli chcecie jeszcze, żeby na przykład tutaj macie taką ciekawą zmienną, możecie sobie na spawnie ustawić zmienną, za ile pojawi się kolejny zrzut dla graczy, żeby wiedzieli na przykład właśnie ile zostało do następnego zrzutu. Więc ta zmienna właśnie to umożliwia, ale żeby to działało, musicie oczywiście też właśnie pobrać holographic displays oraz placeholder API, żeby właśnie to wszystko wam ładnie działało. Ja sobie, słuchajcie, pozwoliłam wgrać te dwa pluginy i właśnie zaczekać jeszcze raz na zrzut, aby pokazać, jak to wygląda razem z tym właśnie z tymi dwoma pluginami. Słuchajcie, pozwoliłam sobie wgrać również plugin, jakim jest tutaj Detect Holograms, aby wyświetlić właśnie czas do najbliższego zrzutu. Więc jak widzimy, za 10 sekund powinien pojawić się zrzut. Generalnie ten plugin użyłam z tego względu, że on jest polecany właśnie na tej stronie, a plugin Holographic Displays niestety nie pokazywał tego właśnie, tej zmiennej. Więc jak zobaczmy, przeteleportujmy się tutaj teraz na te kordy 29799265. I zobaczmy, jak widzimy, działa. Drop skrzynia 1, czas pozostały, czyli po prostu ta skrzynia będzie niedostępna za 2 minuty. Jeżeli sobie weźmiemy, to ona zniknie po prostu za 2 minuty. Jest jeszcze 2 minuty czasu, aby taką skrzynię otworzyć. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Ja sobie tą skrzynię tutaj zostawię, bo żeby tutaj się przypadkiem nic nie porobiło. Ale myślę, że ogólnie ten plugin jest naprawdę mega ciekawy. Więc słuchajcie, zachęcam do wgrywania go, bo na pewno się graczom spodoba taka nowość. Chyba rzadko jest to spotykane, jeżeli w ogóle na serwerach Survival. Dziękuję za uwagę, fajnym Steamem w ogóle jestem. Siema, do zobaczenia w kolejnym odcinku.